wielki duchowy. Przed Heinrichem Hartmannem, przeorem zakonu szpitalnego kawalerów krzyżowych z czerwoną gwiazdą. Rok 1653. Powiedz mi, ojcze, jak to jest? Żyłem w wierze, a nie było we mnie Boga. Jego cień ledwie przemykał chyłkiem. Powiedz, dlaczego cień i dlaczego przemykał? Choć mówiono mi, że jest wszędzie, nie mogłem go dojrzeć. Studiowałem jestestwo, choroby ludzi i świata, a rozum nie obejmował. Tak bym chciał wniknąć w istotę swej duszy, otworzyć ją na oścież. Niech płynie i płonie we mnie, niech i ja się w nim zanurzę i spłonę. Wtedy odpowiedział: miłość i serce otwarte są drogą do nieba. Tyle dróg, ile serc. Taka droga, jaka miłość. Ale jak to jest, żeś przyszedł na ten świat i nie wiesz dlaczego? Że szczęścia zaznajesz, a nie wiesz dlaczego? Że cierpisz i znosisz katusze, a nie wiesz dlaczego? Że stają na twej drodze ludzie, a nie wiesz dlaczego? Że Boga wciąż szukasz w sobie, a nie wiesz dlaczego? Że myślą w niewidzialnym tonącą, a nie wiesz dlaczego? Boskie Światło, 1653 rok. Było to światło, ale nie od słońca, ani od innej gwiazdy, ani od księżyca. Było to światło świateł, najjaśniejsze, chociaż niewidzialne. Wnikało w moje ciało, nie w oko, nie pod powiekę, ale rozjaśniało duszę. I tak wtedy prawdziwie ją ujrzałem. Dusza moja niczemu nie była podobna i w tym świetle zaczęła mówić do mnie, ale nie słowami, lecz swoją głęboką mocą. I pytałem duszy mojej, do kogo należy, ale ona odpowiadała milczeniem. Przecież wiesz, uwierz, a znajdziesz do niego drogę. I zbór mój wydał mi się zimny i chromy. W zborze moim nie widziałem nadziei. W zborze moim nie patrzyłem zbawienia. I zbór mój dla duszy był nędzną atrapą. I pośród trwogi prawdziwego szukałem Kościoła. Jezu, tych, którzy stracili rozum i zmysły. Jezu uciskany, Jezu okrutnej ciszy świadków i tych, co nie mogą już krzyczeć. Jezu tych, których nikt nie słucha. Jezu błagających o zmiłowanie i niedostępujących Twego oblicza. Jezu krzyku upadającego świata i nadziei i tego, co nie przychodzi. Jezu czekających znaku od Ciebie, nieustannie błądzących i ślepych. Jezu pozbawionych miłości. Jezu, otwórz bramy nieba i niech pójdą słowem ku Tobie światu świateł. Jezu, niech Twoja ręka błogosławi, dotyka, prowadzi. Jezu, przemów, bo nie pojmują, że to milczenie jest Bogiem.
co mieszka w każdej duszy. Na moje święcenia w Nysie, w niedzielę 29 miesiąca maja roku pańskiego 1661. Dzisiaj lekko przestąpiłem te niebiańskie progi, nawet żem nie wędrował chwili, bo nastrój przyszedł błogi i aniołowie wokół się zjawili. Porwały mą duszę radosne zastępy, pieśń cicha, cudowna niosła się za nami, dzień był nocą, noc dniem jaśniała i byliśmy ledwo przebłyskami. Ciemność świetlista, a może światłość ciemna? Tak, słów brakuje albo nie ma wcale, by wyrzec, czym jest to niebo i tron jego w wiecznej chwale. Co tu na ziemi staje przed oczami, czego ma ręka dotknąć może, jest marnym odbiciem, ledwie płochym cieniem. I jakże nie wołać? Boże, Boże, Boże.